Zbierają oni prawie milion złotych w crowdfundingu, przez 5 lat rozwijają swoją firmę i potem po 5 latach prowadzenia tej działalności sprzedają tą firmę za 100 milionów dolarów. Cześć, witaj, ja się nazywam Dawid Jakubowski, a to jest kanał EcomWay, czyli My Way of E-commerce. W dzisiejszym materiale chciałbym Ci pokazać historię marki, która została założona w 2013 roku poprzez crowdfunding. Był to sklep na Shopify i 5 lat później założyciele tej marki sprzedali ten sklep za 100 milionów dolarów, także bardzo ciekawa, inspirująca historia. Wiele z tej historii można wziąć do siebie i zaimplementować pewne rzeczy do swojej strategii, tak żeby również może w przyszłości sprzedać swój sklep za naprawdę ciekawą sumę. Także zapraszam serdecznie do materiału. Okej, tak jak wspomniałem, sklep został sprzedany za 100 milionów. Jaki to jest sklep? Tak jak widzisz tutaj u góry w tytule MVMT, a dokładnie powinno się to czytać Movement. Przejdziemy sobie przez po kolei etapy tego, jak to wszystko wyglądało, więc oczywiście zaczęło się to od pomysłu. Jest to sklep z zegarkami, na tą chwilę sprzedają oni już oczywiście o wiele, wiele więcej produktów, takich jak bransoletki, jakieś biżuterie, jakieś okulary i tego typu rzeczy. Natomiast zaczęło się od pomysłu takiego, gdzie dwóch chłopaków stwierdziło, że większość zegarków na rynku jest po prostu bardzo droga. Jak chcemy kupić zegarek sobie Rolexa, czy Tag Heuera, czy Breitlinga, czy jakikolwiek inny znany, dobry i dobrej jakości zegarek, to one są po prostu bardzo, bardzo drogie. I chcieli oni taką niszę na rynku, żeby sprzedawać dostępne cenowo zegarki za kwotę poniżej 100 dolarów, ale żeby to była dobra jakość i żeby te zegarki były ładne, bo w tamtym czasie te zegarki po prostu tanie były no niezbyt ciekawe według mnie, no niezbyt dobrej jakości, po prostu trzeba było wydać kilka tysięcy złotych na zegarek, żeby coś ciekawego można było znaleźć. Więc tutaj tych dwóch chłopaków znalazło taki pomysł, znalazło taką niszę. Były to mniej więcej czasy, kiedy też Daniel Wellington był coraz bardziej popularny, także no te czasy 2013-2014 rok i ogólnie tamte lata to były po prostu momenty, kiedy bardzo dużo pojawiało się marek, które sprzedawały właśnie zegarki, biżuterię, bransoletki męskie, damskie, ogólnie tego typu produkty. Także chłopaki bardzo fajnie wstrzelili się w rynek, bardzo fajnie wstrzelili się w ten czas, żeby takiego typu markę rozwijać. Zerknijmy sobie na ten sklep. Tutaj mamy po lewej stronie logo tej firmy, czyli MVMT, zegarki, eyewear, czyli okulary, biżuterię, jakieś tutaj zestawy prezentowe oraz jeszcze inne zakładki. W momencie, kiedy wejdziemy sobie na watches i wejdziemy sobie w bestsellers, i powiedzmy men, to tak jak widzisz, mamy tutaj naprawdę bardzo dużo ciekawych różnych ofert, tych zegarków jest mnóstwo, ilość produktów na sklepie jest ogromna, natomiast tak jak wspominałem, zaczynali oni tylko i wyłącznie z zegarkami i tak naprawdę, to za chwileczkę Ci pokażę, mieli tylko i wyłącznie 6 produktów na początku. No dobra, tylko że tak naprawdę wszystko fajnie, pięknie, mamy sklep, który sprzedaje zegarki, który sprzedaje biżuterię, ale sprzedał się on potem za 100 milionów dolarów, no ale tak naprawdę, żeby zacząć taki sklep, to potrzebny jest kapitał, tak? No nikt nie zakłada sklepu z biżuterią czy z zegarkami, mając tam, nie wiem, 1000 dolarów oszczędności. Dlatego tutaj właśnie kolejny etap tej ciekawej historii to jest właśnie crowdfunding. Dla osób, które być może nie kojarzą crowdfundingu, jest to sposób gromadzenia pieniędzy, tak jakby można było powiedzieć bezpośrednio crowd, czyli tłum. No i funding to oczywiście fundowanie, czyli fundowanie środków na jakiś biznes za pomocą pewnej społeczności. I jedną z takich platform do tego typu crowdfundingu jest na przykład Indiegogo. I na takim Indiegogo można sobie stworzyć taką swoją ofertę, gdzie mamy konkretny produkt, który według nas jest ciekawy, chcielibyśmy go zacząć sprzedawać, natomiast nie mamy pieniędzy, nie mamy budżetu na to, żeby ten projekt czy ten biznes zrealizować. I jeśli nasz produkt się spodoba temu crowd, czyli temu tłumowi, no to być może te osoby zechcą kupić u nas ten produkt, wiedząc, że zajmie to kilka prawdopodobnie miesięcy na realizację tego zamówienia, natomiast wiedzą, że wspierają oni markę, która dopiero zaczyna, która dopiero się rozwija, więc chcą po prostu kupić coś z jakiejś marki, która ma ciekawy produkt, ale jeszcze nie jest tak naprawdę na rynku. I to były lata właśnie 2012-2013 i pokażę Ci teraz na laptopie, jak wyglądała właśnie dokładnie ta oferta z zegarków MVMT. I tak jak widzisz, jesteśmy już na stronie Indiegogo i mamy MVMT Watches, Affordable, Stylish, High Quality Watches za 59 dolarów, czyli naprawdę bardzo przystępne cenowe zegarki. No i jak sobie zejdziemy tutaj niżej, to właśnie mamy tą całą ofertę. Nawet jeśli sobie zerkniemy tutaj, to mamy september 2013 roku, także jest to naprawdę jakiś czas temu. Natomiast patrząc tutaj po tej ofercie, no to mamy autentycznie jakieś podstawowe zdjęcia zegarków. Na tą chwilę nie jest to jakiś szał, nie wiadomo co, natomiast wtedy, w tym 2013 roku, naprawdę ta marka zrobiła szał i zaczęli oni zbierać fundusze. Tak jak widzisz, mamy tutaj 2008
1887 Bakersów. Zebrali oni kwotę 992 270 zł, przekonwertowane tutaj z dolarów. Czyli mieli chłopaki pomysł, stwierdzili, ok, to jest ciekawy produkt, ciekawa rzecz, możemy zacząć to sprzedawać, ale nie mamy budżetu, więc musimy ten budżet jakoś zebrać. No i stworzyli oni właśnie tą ofertę i zebrali oni prawie 1 000 000 zł od ludzi, którzy po prostu są zainteresowani tym produktem i tak naprawdę mają oni budżet na start tego biznesu, na to, żeby złożyć zamówienie u swojego producenta i potem wysłać po jakimś czasie te produkty do tych klientów. Można powiedzieć, biznes plan idealny. Ja również mój pierwszy sklep, jaki kiedykolwiek w ogóle zacząłem robić, to również próbowałem poprzez Indiegogo i przez crowdfunding. Niestety, no to akurat było jeszcze długo przed tymi moimi sklepami e-commerce'owymi, jak jeszcze w ogóle wiedziałem, jak to działa, jak to wygląda. I ten produkt, który chciałem sprzedawać, nie miał akurat zbyt dużej popularności właśnie na Indiegogo, także no nie udało się niestety. Natomiast no już potem kolejne sklepy w inny sposób udało się rozwinąć. No i oczywiście kolejnym krokiem właśnie w tej drodze do sprzedania było rozwijanie firmy, tak? Tutaj od 2013 roku do 2018 przez 5 lat tutaj założyciele tego MVMT rozwijali firmę, dodawali nowe produkty, robili genialną robotę. No tutaj tak naprawdę ten punkt można byłoby spokojnie rozdzielić na kilkanaście, kilkadziesiąt minut gdzieś tam opowiadania o tego, jak tę firmę rozwijali, jakie robili ruchy i tak dalej. Natomiast no tutaj nie jest głównym tematem tego materiału, jak oni rozwinęli tę firmę, tylko żeby opowiedzieć Ci tą ciekawą historię i żeby Cię zainspirować. Mamy 5 lat rozwoju firmy, gdzie oni również robili kolejne takie, że tak powiem, etapy fundowania poprzez Indiegogo i zbierali fundusze na kolejne produkty, na kolejne ciekawe projekty i właśnie już po 5 latach w 2018 roku sprzedali oni ten sklep za 100 milionów dolarów. Także naprawdę jest to historia niesamowita, bo tak jak wspomniałem wcześniej, dwóch chłopaków, bodajże po 27-25 lat, coś koło tego w momencie, kiedy sprzedawali właśnie ten sklep za 100 milionów dolarów, nie mając tak naprawdę na początku żadnych oszczędności, tylko musząc się wspierać za pomocą właśnie crowdfundingu, czyli Indiegogo. Tak jak widzisz na ekranie, mamy tutaj artykuł z Forbesa mówiący o tym, jak Movato Group, całkiem duża grupa, która właśnie ma pod swoimi skrzydłami kilka marek właśnie zegarkowymi, przejmuje sklep MVMT Lifestyle Watch and Accessories Brand i mamy tutaj informację właśnie, że zaczęli w 2013 roku za pomocą crowdfundingu, są oni z LA i tutaj mamy informację właśnie, że całość będzie to 100 milionów dolarów. Także wydaje mi się, że naprawdę bardzo, bardzo ciekawa historia. Natomiast chciałbym Ci jeszcze pokazać, jakie marki posiada Movato Group w swojej kolekcji. Jeśli wejdziemy sobie właśnie na Movato Group, na Our Brands, to mamy tutaj właśnie takie marki jak Tommy Hilfiger, Lacoste, Hugo Boss, Calvin Klein, czy tutaj, tak jak widzisz na ekranie, parę innych jeszcze całkiem znanych, całkiem ciekawych marek. No, można powiedzieć, że bardzo ciekawe przejęcie, bardzo fajna grupa, która zarządza markami zegarkowymi, więc no, właściciele MVMT na pewno byli w niebo wzięci w momencie, kiedy dostali taką ofertę kupna tej marki. Czyli podsumowując, dwóch chłopaków w 2013 roku stwierdza, a zrobimy markę z zegarkami, na pewno możemy zagospodarować fajnie tą niszę i zrobimy coś innego niż inni. Zbierają oni prawie 1 000 000 zł w crowdfundingu, przez 5 lat rozwijają swoją firmę i potem po 5 latach prowadzenia tej działalności sprzedają tą firmę za 100 milionów dolarów i tak naprawdę nie muszą już pracować do końca życia. Natomiast co ja bym chciał Ci tutaj przekazać i dlaczego Ci mówię w ogóle o tej historii, pomijając fakt, że jest niesamowicie inspirująca i na pewno wiele osób może gdzieś tam zmotywować do działania. W ogóle jak można byłoby odwzorować ten scenariusz teraz, w dzisiejszych czasach, ponieważ crowdfunding, Indiegogo, Kickstarter to były platformy, które były bardzo popularne właśnie w 2012-2013 roku. Natomiast myślę, że na tą chwilę tego typu możliwości daje nam właśnie dropshipping, czyli temat, o którym rozmawiamy całkiem sporo na tym kanale, ponieważ przykładowo ja w 2018 roku założyłem właśnie sklep za pomocą dropshippingu i realizowałem te zamówienia przez kilkanaście miesięcy, potem przeszedłem na własny brand, na własną markę, z własnym magazynem, zamówiłem większą ilość towaru i dzięki temu, że właśnie stworzyłem tą ciekawą markę, miałem dobre sprzedaże, dobre wyniki, byłem w stanie potem ten sklep sprzedać za kilkaset tysięcy złotych, praktycznie 2,5 roku później. No cóż, nie są to wyniki takie jak w MVMT, 100 milionów dolarów jest troszeczkę większą kwotą, natomiast wiem, że tego typu rzeczy działają, można na tą chwilę stworzyć fajny sklep, nie mając dużego budżetu, mam na myśli tutaj, mając powiedzmy 5-10 tysięcy złotych, nie musimy inwestować tego wszystkiego w towary z góry, tylko możemy właśnie tę markę skrupulatnie sobie rozwijać, zaczynając od dropshippingu, potem przechodząc na własny magazyn, na własną markę i po jakimś czasie można wtedy sprzedać ten sklep za
kilkaset tysięcy, czy kilka milionów, może nawet kilkadziesiąt milionów złotych, jeśli naprawdę rozwiniemy ciekawy projekt. Dlatego tego typu tematy, dlatego internet, właśnie dropshipping, e-commerce, to są rzeczy, które dają ogromne możliwości. Dlatego chciałbym, żebyś był tego świadom, żebyś wykorzystał właśnie ten bardzo dobry moment do działania. Okej, to było na tyle w tym materiale. Bardzo Ci dziękuję za obejrzenie do końca. Oczywiście wszystkie linki znajdziesz w opisie pod tym filmem i widzimy się w kolejnym materiale. Dzięki piękne. Cześć.